Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Jukena, przed nami drugi odcinek z tego przepięknego Sunset Motelu. Moi drodzy, cel na dzisiaj to, no, otworzyć ten motel, żeby zaczął funkcjonować, a żeby to zrobić musimy pokój 202 odblokować. No, DJ Pirania napisał w komentarzu, że już wiadomo, co może mnie tu czekać. Brzmi ciekawie, bo będę musiał podobno Odbierać od klientów brudne ubrania, sprzątać pokój tradycyjnie, no i dostarczać jedzenie. No to już wiemy, o co chodzi z tymi umiejętnościami kulinarnymi. No nie ukrywam, podoba mi się to. To jest fajna tutaj opcja, bo coś takiego nowego. Zastanawiam się jeszcze, jak levelować te pokoje, bo nie wstawiłem do nich telewizora, ale wiecie co, nie będę szalał z kasą, bo chciałbym najpierw tutaj w tym pokoju jakoś to po kolei zrobić i zobaczymy później. Zaczniemy od podłogi. O, tylko żebym ja teraz pamiętał. Chyba to była ta. Staram się, słuchajcie, w jakiś sposób y, y, to robić. Czemu coś tak... Się... Aha, dobra. Okej. Okay. Nieważne. Jak się kładzie, ważne, że wygląda dosyć fajnie, nie? O. i boksa musiałem zapodać. Oczywiście. Czasem się tam może zamotam minimalnie w... Obsłudzę tego, ale jest bardzo intuicyjne, bardzo mi się to podoba. Coś czuję, że seria mnie może wciągnąć, tym bardziej, że owy Hotel Business Simulator dość mocno moi drodzy mnie wciągnął. Przy czym no myślę, że tego nie można porównywać. I tu no Hotel Business Simulator był bardzo niedopracowany, bardzo wielu rzeczy brakowało. No, a tutaj, tutaj naprawdę jest fajnie. Widzicie, musimy tabem to sobie. Aha, zniknęły mi te deski. No dobra. Chyba zniknęły albo i nie. No chyba pusty jest ten karton. No dobra, trudno tam. Ok, zobaczymy, zobaczymy. Cały czas tak się trochę dziwnie czuję, bo dość duża czułość myszy jest, jeśli chodzi tutaj o, o obracanie i. No, mam takie dziwne tutaj spostrzeżenia, ale okej, okay, tam gdzieś tam jakaś farba została, coś, ale czekajcie. A, trochę nam zabrakło farby czerwonej. Tutaj jest coś tak jakoś dziwnie domalowane. Co to, ja tak krzywo pomalowałem? Nieładnie. Łazienkę malowaliśmy. Aha, i płytki trzeba położyć, dobra, ale płytki nie wiem, czy nam zostały. Wiem, że na pewno nam się farba skończyła, a już mnie kusiło, żeby koło okna dać. Te ręce mnie trochę bawią. Nie, no czekajcie, gdzie ja. Pokój jest na poziomie piątym, aha, okej, okay. czyli trzeciego nie odblokujemy. Czekajcie, bo jak gdzieś wystawiałem te wszystkie rzeczy na zewnątrz tutaj. O, są płytki jednak, patrzcie, a już bym prawie. A już bym prawie kupił płytki. A, czy można biec z kartonem? No, fajnie. Ciekawe, czy nam starczy. Raczej wątpię, żeby nam. Słuchajcie, starczyło. Tych płytek, ale zobaczymy. No, nie wiem, jakie wybrałem, czy ładne, czy nie. Na pewno powiem Wam szczerze, że mi się yy, to dość podoba, jeśli chodzi o możliwości, czyli w, możliwości wybierania kolorów, że nie mamy to tak, jak było właśnie w tym, w tym wiecie czym, w tym Hotel Biznes Simulatorze, że było to takie troszeczkę no, biedne. No dobra, kupimy, słuchajcie, tą farbę czerwoną. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, nie zostawimy tego, tak. Zresztą i tak by nam nie podarowali, bo. Hmm, farba tapeta. No jakoś powiem wam szczerze, yy, nie mam przekonania do tapety. Ja jakoś tak nie... A, teraz trzeba pamiętać jaki to był kolor. Kurde. A ja nie brałem pomarańczowego? To był chyba ten. Kurde, bo teraz, teraz dylemat widzowie. Czy ja dobry kolor wziąłem? Chyba dobry. Znaczy, to jest czasem minus, jak się nagrywa po w jakimś czasie, no dobra, to mamy ogarnięte, pomalowane, podłogi są, no to zostają, ale fajnie, że ta lista rzeczy się pokazuje. To mi się bardzo podoba, jest takie dość intuicyjne, tylko czasami mi się tam jeszcze pomyli, ale... Podnieś. Wystawiamy tu na zewnątrz. Bardzo fajne takie intuicyjne jest w obsłudze, także mi się to bardzo podoba. No słuchajcie, może ten pokój jakoś inaczej urządzimy? Może tutaj coś więcej? No nie wiem. Mamy 3000, czyli w sumie na, na, na jeden pokój nie wydaliśmy dużo kasy, bo mieliśmy 5000, a to tą farbę może też od razu wyniesiemy. Czyli nie wydaliśmy jakoś super dużo na, na, na tak, no ale następnego pokoju i tak nie otworzymy. No zobaczymy, żeby się nie okazało, że jeszcze coś trzeba kupić. Bo wiecie, ja nie lubię tak naprzód za bardzo wychodzić z kasą. Aha, dobra, bo czekajcie, meble to były tu. No widzicie meble. I co my tu mamy? Co my tu mamy? To może byśmy zaczęli od QE. Nie działa. Nie mogę zmienić. Co to się coś? Zacięło się coś. Czekajcie, coś się zacięło. Nie chcemy sofy. No ale spróbujmy. Załóżmy, że. A, dobra, ok. Ale zacięło się, nie mogę przełączać. Jest zmiana i tylko mi działa tak. Coś się zacięło, kurde. Tak, ja mam to kupić, jak się zacięło. Chcę przełączyć i nie mogę. Czekajcie, jeszcze raz. Meble. O, dobra, teraz działa. No to co, zaczniemy od łóżka. Myślę, że to braliśmy, to będzie spoko. Gdzie by to łóżko tu wstawić? Nie wiem, tutaj może tak wiecie. Tylko szkoda, że tego jakoś. Ob... Da się to obrócić? A da się, dobra, da się. Widzicie, co to łóżko wstawimy tu? Jak ktoś będzie miał seraczkę, to będzie miał blisko do kibla. Wstawimy to łóżko tutaj. O! Dobra. Troszkę się muszę jeszcze nauczyć obsługi tego, przy czym tu absolutnie nie narzekam. Jest to dość intuicyjne. Zdjęcie, to no może później. Światło. Światło braliśmy ostatnio, jeśli dobrze pamiętam takie. To już ok. co dalej? Dywanik, a to już może od razu weźmiemy, a to wiecie co tam, tam dawałem przy łóżku tak, a tutaj damy, jakby ktoś przyszedł z kąpieli, żeby miał o. Proszę bardzo. Jakoś na razie się słuchajcie z tym też nie staram, bo ale zobaczymy łazienka. O dobra, jak to teraz tu urządzić? Jak to tu urządzić? Czy to, to by trzeba od wanny chyba zacząć, bo jest największa? Hmm. Aha, a może tak? O, tu przy drzwiach tak wanna. No tak dziwnie trochę, ale w sumie czemu by nie? Myślę, że tak może sobie stać ta wanna. O, tu przy drzwiach. Tak akurat mi to pasuje. Co tu dalej? No to ręcznik. No to obowiązkowo przy wannie. Kibelek. No nie. Tu bym raczej go... O! Tutaj by myślę, że się kibelek nadał. Też przy drzwiach. Tradycyjnie z ukosa. Dobra. Tutaj jest ten niby prysznic chyba. A może go tam damy? O! Troszkę wyżej. Żeby ręcznika tylko. Aha. Dobra. Do papieru. To tutaj. No fajnie. Fajnie. Jest dużo opcji. Tam widzę są jakieś opcje jeszcze niedostępne. Szafka została ze zlewem. O, Trochę to tutaj, to chodzenie jest uciążliwe, ale dobra, to się trzeba nauczyć. Nie wiem, to tutaj damy tą szafeczkę. Co tu możemy więcej dać? Co tu, moi drodzy, możemy więcej dać? Lustro. Ciekawe, czy można się w lustrze przejrzeć. Czy coś zapomniałem? Jeszcze jeden ręcznik? Chyba nie, chyba starczy. Dobra. Stecz. No, nie można się w lustrze przejrzeć, szkoda. Brzydko, brzydko trochę mi ta łazienka wyszła. W sensie myślałem, że można ładniej. Dobra, jedźmy dalej szafa, no szafa by musiała być, a to jest jakaś szafa, nie wiem, czy pod telewizor, czy pod co? Co to są za szafy? Uuu, tu taka szafa, ilo na koszt A, 90 dolców, Ue, to jak 90 dolców, to tu. Gdzie ta szafa może być? Nie może być przy drzwiach, serio? Co, tutaj? Nie, no chyba może być, czemu miałaby nie? A nie, no jest na czerwono. No, ale tu już jest. Tu już ma. A, dobra, 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 bo za bardzo w ścianę wjechałem. Okej. Okay. A to tu przy drzwiach bym chciał ją dać tą szafę. O, tu. Nie wiem, co tam za szafę wybrałem. Co tu mamy dalej? Wystrój. Książki. O ja wiem, czy książki. Kurczę, da się książki? Nie da się. Da się. A, 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 a. Tak nie do końca jestem przekonany. Czy się da książki? To jest jakiś, widzę, segregator. Po co w hotelu? O, jest telewizor. Tylko wiecie co? To nie wiem, co to jest. Dobra, telewizor możemy w tym pokoju dać. Zobaczymy, co oni tu od nas żądają. Roślinę od nas żądają. Taki dziwny kwiotek trochę. Nie, no nie będziemy takiego... W sumie cenowo są takie same, widzowie. Cenowo kwiatki są takie same. To, co będziemy jakiegoś dziwnego dawali tutaj przy drzwiach albo tu, nie wiem, tu, o, tu. Niech sobie kwiotek stoi. Albo tutaj, około szafy wstawimy. Dobra, niech będzie, niech będzie, niech będzie. I teraz tak. Co tu? Oj, wyłączyłem. Załatałem się. Dobra, i teraz co tu dalej? Roślina, lustro. A że tu lustro? Znaczy w sumie możemy dać tu jakieś tam lustro, jakby ktoś tam się chciał poprzeglądać, ale nie wiem, co to lustro da, nie. Zobaczymy później. Słuchajcie, lustro. O, jest podpółka na telewizor. Jakkolwiek to się zwie, no ta chyba będzie ładniejsza. Tylko gdzie ten telewizor? Tak najchętniej tu, jakby ktoś sobie z łóżka chciał oglądać, ale to może. O, to tutaj w sofę wstawimy, bo jeszcze sofa. właśnie, widzowie, sofa. Wiecie, co zrobimy inaczej? Tu damy podpółkę na telewizor. Widzę, że one cenowo są podobne. Kurde, ciężko się zdecydować, która ładniejsza. Ta mi się jakoś najbardziej podoba. Chociaż nie powiem, żeby były jakieś ładne te podpółki na telewizor, dobra. O, pokój 203 mi odblokowali. łe, ale fajnie, nie zauważyłem. Dobra. Hmm. Teraz, gdzie był ten telewizor, moi drodzy, gdzie był. ten? No to wiecie co? To może pokój 203 też trzeba by zrobić. Krzesło sofa. To sofę tradycyjnie, nie? Widzowie. Ej. Czekajcie, bo ja tutaj teraz źle zrobiłem. Sofę myślę, że tradycyjnie. Tylko ją damy tak tu, żeby było przejście do łazienki. Co się stało? Łap złodzieja. Aby złapać złodzieja, musisz go uderzać, potem przejść samochodem. Jeśli ucieknie, możesz go gonić. Czy mam rozjechać złodzieja? Dobra, ale numer. Mam gonić złodzieja. Gdzie jest moje auto? Ej! Palił mi gnojek auto, no nie wierzę. Auto mi podpalił, no gaszę, gaszę, no Jest ga... strasz, ale nie gasi, no nie gasi, no. Chyba ja mi zaraz auto może wybuchnie, no gaszę, no i co jest, czemu to się nie gasi? Dobra, teraz gaszę. OK, teraz widzę, że ucieka. Spróbuj złapać złodzieja. No, dalej, gaś się. Dobra, e-prowadź. Spacja. Ręczny, dobra. E, można zmienić kamerę? Można zmienić kamerę, dobra. Złodziej, gdzie jest złodziej? Pię 500 metrów, tam jest złodziej. Ej, ale to się dziwnie jedzie tym samochodem tutaj. No, misję sobie wymyślili, nie złomnia. Gdzie jest ten złodziej? Poczekajcie, on jest dalej ode mnie. On tak szybko ucieka? Ja mam wrażenie, że ja się od niego oddalam. Zostałeś. O, o, kurde. Okradli mnie, widzowie. Do zera. No bo nie wiedziałem, jak go złapać, no. Ja chyba wjechałem w złą stronę, no. Ale to jest gałga, no. Kradli mnie. A czemu, jak ja gotówkę mam przy sobie, ale suchar. No dobra, niech im będzie, niech im będzie, słuchajcie. Dobra, niech im będzie. No i co ja mam teraz zrobić? Jest jakiś znak zapytania. Udaj się do magazynu, znajdź list. E, dobra, a gdzie jest magazyn? 22 metry. A gdzie my mamy magazyn? W ogóle DJ Pirania pisał, że ciekawe, czy znajdę spa. A ja tutaj mam problem ze znalezieniem magazynu. O, jest magazyn. Dobra. Znajdź list. Udałem się do magazynu, ale listu nie widzę. Co, w której skrzynce pewnie? O, jest, jest, jest. Mamy list. Mam trochę zaoszczędzonych pieniędzy. Mogę Ci je dać na ulepszenie motelu. Sejf na pieniądze znajduje się w chatce. Aby otworzyć safe, potrzebne jest hasło. Kombinacja to 023412. O kurde. Wiecie co? Ja to muszę zapisać, bo przecież tego nie zapamiętam. Widzowie. Czekajcie, muszę zapisać. 02 34 12 stara szkoła długopis do ręki i pisane dobra ale teraz Znajdź chatkę no to teraz musimy patrzeć pewnie Udaj się do miejsca w którym znajduje się safe i otwórz go przeczytaj list no dobra no list przeczytaliśmy I teraz udaj się 100 metrów no to nie musimy autem Oddalamy się to nie w tą stronę Gdzie jest chatka no i co? A dobra, 100 metrów. Dobra, idziemy w dobrą stronę. To chyba tam jest ta chatka. Ale numer, widzowie. Tego się nie spodziewałem. No to dali nam trochę emocji. Powiem, że naprawdę to jest ta chatka? Tu? Jest, dobra, jest taki safe, otwarty. O ja, teraz tak. W górę, w dół, Q, E. Ojej, będzie to ciężko. Czyli 0, yy, Enter, nie, a wstecz, o kurde, źle zrobił. 0, zero. 02, zero dobra, yy, 34, dobra, 12. Dobra, chyba dałem radę. Od... Kamera, kup kamerę. U. 1200, no niewiele mi tej kasy dało. Kup kabere, kamerę bezpośrednio w tablecie. Um, aktualizacja. Powiem wam, że... Czekajcie, a gdzie jest nasz motel w ogóle? Zgubiłem się widzowie a tu jest nasz motel, dobra, powiem wam, że nie jest to taka no, bardzo ciekawa gra, w sensie, że jak widać, y, twórcy włożyli dużo pracy w takie, no, jakieś detale, żeby dać nam emocje. Wiadomo, no nie będziemy się teraz jakby samochodów czepiali, które jeżdżą, bo to nie jest gra od tego. Bezpośrednio w tablecie? Nie, no to chyba przez, Czekajcie, to muszę wejść nie tu. E, tajemnica, co to tu się, nam ukryta blokada sejfu. Mam trochę... Aha, czyli ja nie musiałem tego. Ja nie musiałem zapisywać. Tu jakieś umiejętności mi się. Postać, co to znaczy? Zdobądź bonusowych pieniędzy. Odblokowuje przepis. No to zdobądźmy bonus, a tu jest jeszcze co? Obszar wymagający naprawy dwa razy szybciej. Zniżka 20%. No to weźmy na meble zniżkę. Natomiast to nie tego chyba szukałem. A jest, tu jest aktualizacja. No, To jest chyba ta aktualizacja. Kamera za darmo kup. Możesz, Możesz użyć klawicza M, aby wyświetlić mapę. No dobra, ale co mi po mapie? No dobra, mamy mapę. I co teraz? Idź na targ i kup hamburgera, jajka i kanapkę. A widzicie, no, to fajne. Teraz mam iść, czy lepiej jechać samochodem. Obawiam się, że może być lepiej jechać samochodem. Ręczny zaciągnięty, dobra. Szukamy targu. Możemy używać mapy, ale myślę, że. Strasznie się źle kieruje tym, ale no dobra, to już mówię, nie czepiajmy się. Będę intuicyjnie jechał. Ale ja nie wiedziałem, że tu jest coś takiego jak mapa. Jedziemy na targ. Tutaj gdzieś jest ten targ. To jest to? Jest chyba to. No na to wychodzi. Na to wychodzi, moi drodzy, że to będzie to. Yy, dobra. A, i mamy kupić. Yy, kup hamburgera, jajka, kanapkę. Czyli tak, pizzę mam nie kupować. Yy, jajka. No to są chyba jajka. O! Niby było po jednym, nie? Hamburgera, jajka. To jest chyba kanapka. Dobra, mamy to. Podejść do kasy za. Aha, no to 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 akurat nie jest żadne zadanie, nie. Trochę supermarket simulator. Jajko, hamburger, kanapka. No dobra, kup. Nie mamy za bardzo kasy. Włóż pudełko z żywnością do lodówki. A, okej. Okay. Znaczy, że do mojej lodówki, chyba w sklepie. Znaczy w markecie. Aha, czyli tak sobie za bardzo nie włożę do lodówki. Czekajcie. Może to trzeba tu? A widzicie widzowie. O, pierwsza stuczka. No jedź ty tym Lamborghini podobno. No i wypadło mi chyba żarcie. Muszę uważać, bo to zgubię. To się dziwnie jeździ tutaj tym autem. Bardzo dziwnie. No ale mówię, to nie jest gra od jeżdżenia autem. Wiecie co, podoba mi się to? Podoba mi się to, bo mi, to jest jakaś misja i naprawdę wydaje się to takie, wiecie, bardzo wciągające, że. No nie, nie jest to takie, wiecie, ograniczone do jakiegoś tam minimum, nie? Jest naprawdę, według mnie, ciekawe, dobra. No to oczywiście lodówka, no to pewnie będzie tutaj w kuchni, czekajcie, tu jest magazyn, to tutaj. Lodówka. Umieść żywność. Aha. Aha, czyli ja będę musiał tam jeździć, uzupełniać rzeczy, jeśli będę... No bo mam po jednym, no to ja to za dużo jedzenia nie przygotuję. Otwórz tablet. Kliknij e, znak motelu, aby otworzyć. Żywność. A tu jest spa, a mówił. I siłownia. Mówił DJ Pirania, że ciekawe, czy znajdę spa. Y, grill. Zablokuj, A, czyli to nie, czekajcie, czyli żywność nie, komentarz też nie, czekajcie, gdzie ten, gdzie ten motel się otwiera? Motel zamknięte, otwarte, aha, tak się otwiera, dobra. Czyli gdyby nas złodziej, słuchajcie, nie okradł, to pewnie byśmy, gdyby nas złodziej nie okradł, to pewnie byśmy bez problemu otworzyli pokój kolejny tak mi się wydaje, aczkolwiek chcę tylko testowo zobaczyć, co tutaj jest, no nie zdążyłem a czekajcie, czy ja tutaj w ogóle mogę zobaczyć no nie różnią się te pokoje między sobą, w sensie 201, 202 są w podobnych cenach nawet, aha, bo tu nawet obrazka brakuje widzicie, przez tego kurczę złodzieja nie zdążyłem, nie skończyłem roboty, widzowie przez tego rzeźmieszka jednego, kurde gagatka to czekajcie ja tutaj wiedziałem, że coś zapomniałem chciałem kupić telewizor ale obrazek nas jeszcze interesuje to już nam coś przypomina wiemy no nie wiem, niech sobie będą z dwa obrazki, dobra, to pewnie zwiększy cenę i zaraz się chciałem przekonać, czy jeśli ja bym tutaj moi drodzy dodał jakiś telewizor klient, o jakiś klient przyszedł Moi drodzy, półka pod TV, stolik pod kawę. Gdzie tu jest telewizor? Dobra, klient chwilę poczeka. No to dobrze, że nie dzwonią ci klienci tak jak w Supermarket Simulatorze. Dwóch klientów? Łe, to czekajcie, tak ja mam mu to wynająć, to ja muszę... Tabela? Nie. Biurko? Nie. Regał, półka, podkładka, zdjęcie, światło. No w świetle telewizora nie będzie raczej. Wazon w wazonach też nie. łazience nie w szafie, wystrój, to pewnie tu było. Dobra, mamy telewizor. Aaa, No i ciekawe, jak to na cenę wpłynie, moi drodzy. No za dużo już tutaj nie mogę moim zdaniem wykombinować, natomiast zobacz, no. Juken, co ty robisz? Ty gamonie jeden, ty. A, 61 nagle jest, czyli to zmieniła cena. Za wynajem. Dobrze, ale ja nie chcę też, słuchajcie, szaleć z kasą, bo no nie mamy za dużo kasy. U kanapę na wieżę się przedstawić. Zobaczmy, jak to w ogóle działa. Czterech klientów? Jak czterech klientów? Mam dwa pokoje. Ło! Pierwsza klientka to będzie pani. Czekajcie, interakcja e? Zakwateruj. Oczywiście, droga pani, kwateruje panią. No. Don't forget. Ty taki dziwny jakiś taki spięty chłopie jesteś. No nie wiem, czy ja ciebie powinienem. Może tego gościa w koszuli, ale on. To no ty jakiś taki dziwny, spięty jesteś, ale dobra masz. No i co? Znowu mam rozmawiać? No to odmów, no bo nie mam miejsca. Ej, fajne, że więcej. Odmów. Tylko ciekawe, czy. A, i co to jest? Czekajcie, walizka 201 jest napisane. Tu jest 201. Łe, ale fajne. Ja muszę im walizki zanosić. Ale fajne widzowie, czyli przyjeżdża klient, ja muszę mu zanosić walizkę. Tu mam napisane 202, czyli jest napisane z jakiego pokoju. No jest to intuicyjne, fajne. Bardzo mi się to podoba. No dobra, co? Zamówienie kucharza z poziomu menu zamówień w tablecie. Co jest? Jakie zamówienie kucharza? Zamówienie kucharza, o co tu chodzi? Żywność. Jajko, ktoś zamówił. Aha, zaakceptowałem. A, i muszę przygotować teraz, tak? Muszę przygotować, moi drodzy. To dobrze, że mamy jajko. To teraz jak to się robi? Gotuj jedzenie na grillu i umieść na talerzu. No dobrze. Yy, ale to co, muszę podejść do lodówki, tak? Ale tutaj urdę. Gotuj. Ale jak mam gotować? Aha, tu się wybiera jajko. Gotowanie. Gotowanie. Dobra, gotujemy. Żebym nie spalił. Tu jakieś weszło zamówienie na kanapkę. 90 dolarów za kanapkę, a 45 za jajko. Aha, czyli tu mi wyświetla ceny, i ile ja płacę za to jajko. Ojej, to zarabiamy na tym jedzeniu, widzowie. No to to mi się już mega podoba, nie? Weź jajko, e, ok. I co? Połóż. O, mogę położyć, dobra. A co? W tym czasie mam wybud yy, kanapkę, tak? Zrobić. No to co, mogę w tym czasie zanieść to jajko? Mogę. Tam się gotuje kanapka, a ja zanoszę. Tylko gdzie mam zanieść? Tu? Nie, tu jest kanapka. Ue, jest zaznaczone, gdzie mam co dostarczyć. Ale fajne. Puk, puk. Fajne. Pani jajko zamówiła. No, tej pani jajka w głowie. Niezła jajcara. I co, i ta kanapka mi się nie spaliła? Gotowy. A, i to mogę od razu zanieść. Fajne, widzowie. No, to mi się podoba. Kanapka. To to mi się podoba. 90 dolarów zarobiłem. To czekajcie, a ile ja płaciłem za kanapkę? To musiałbym zobaczyć teraz. Czyli co? To mi się skończyło, to będę musiał jechać i kupić, tak? No właśnie, bo nie mamy jajka, nie mamy kanapki, ale jeszcze raz te ceny. Jajko 15 za kanapkę płacę 30. Zobaczcie. Ja płacę 30, a zarobiłem. Ładnie zarabiamy tutaj. Czyli będę musiał zrobić większe zapasy jedzenia w takim razie, moi drodzy. Pranie, bielizna, właśnie, weź pranie. A czemu zaraz kurczę, po... to jest ciekawe? Zaraz co, zjadła i od razu chce pranie? To co, nagacie osrała, czy co? Weź pranie, e, dobra. Daj pranie. Ale czemu to. O, ale to dymi na zielono, zobaczcie, widzowie, to dymi na zielono. Czekajcie, tu gdzieś była pralnia. Ja tu gdzieś wchodziłem, tu pod schodami chyba. Nie, pod schodami nie. A tutaj, dobra. No dobra, no fajne te samouczki. Teraz co, tu mam odłożyć czy co? Brudne miejsce, nie. Otwórz. Umieść pranie. Zamknij. Start. A weź pranie, to czekajcie, to teraz drugi się zesrał. A czemu oni srają po jedzeniu? Nasze znaczy, pytanie trochę retoryczne, bo każdy z nas sra po jedzeniu. Tylko wiecie, jakby to wam powiedzieć tak, ledwo zjedli już ten, ledwo zjedli już kurczę, a, ale ten się skichał mocno. Zobaczcie na zielono i to teraz ciekawe, czy tu się jeszcze, a bo tu się jeszcze pierze. Dobra, tu się jeszcze pierze, czyli teraz tak weź pranie, o kurde. Ja co mam teraz zrobić? Daj... Ej czekajcie, bo ja chyba znowu coś źle zrobiłem. Interakcja. Weź pranie, no nie mogę wziąć. Bo muszę odłożyć. O, ale to się chyba teraz wkopałem, coś źle zrobiłem. Da się z tego wyjść w ogóle. Dobra, czekajcie. Weź pranie. Najpierw odłóż brudne rzeczy. A, tu są brudne rzeczy. No dobra, a co ja zrobiłem z. Co to jest? A, zrywanie tapet, pałek. Płytki. A, bo tu mamy te narzędzia. No dobra, ale... A, jest, dobra. Czyli to muszę tu odłożyć. Połóż brudne ubrania, weź. A, dobra, bo to tak działa, ok. Ale to też czas jakiś, jakiś czas mi leci, bo już tu mam na czerwono. Widzowie, zobaczcie. A, i za to też dostałem kasę. Ale fajnie. Tylko to jest na czas z tego, co widzę, bo czerwono się świeciło. Jak jej oddawałem. Dobra, to poczekamy. Przedmiot jest brudny, nie wiem o co chodzi. Czyli wiecie co? Czyli my na tym też zarabiamy tak naprawdę. Czyli zarabiamy na praniu, zarabiamy na jedzeniu. Tylko wniosek jest z tego taki, że muszę słuchajcie, pojechać na ten targ po jedzenie. Czyli muszę kupić więcej jedzenia. Jednak intuicja mi mówiła, żeby kupić więcej. Czyli my musimy po prostu więcej yy, jedzenia kupić, no żeby było. Aha, i co, i tu? Aha, zostawiła brudny pokój. No to zobaczmy, jak wygląda brudny pokój. Zdążymy gościowi to dać? Puk, puk, stuk, puk. A i 50 zarobiliśmy, dobra. No dobra, i co? I tutaj jest pokój brudny, czyli co? Musimy. odkurzać. O, ale naśmieciła. Taka niby ładna kobieta, czysta. A zobaczcie, jak naśmieciła. Tylko fajnie jest to, że na pewno lepiej to działa według mnie, niż. niż było to w hotel biznes. Znaczy w hotel simulatorze, tak? Znaczy tak, biznes simulatorze. Bo tu faktycznie, tutaj faktycznie zobaczcie, mamy. O, kurde. Mamy ten odkurzacz jakoś mi się to bardziej podoba. No i co, nie mogę sprzątać? Czemu nie mogę tego sprzątać? Bo co się stanęło? Yy... I co, jak ja tam teraz wyczyścić? Napraw. Aha. Jak zażygała. O, ale tu sraka poszła niezła, nie? Swój. Ale smród jak skurwy syn. Winda rusza pies sra. No ale niech wali twardo. A tu jest taka sraka, że. Smród jak skurwy syn. Tak mówiła pani Basia. Pewnie większość z was nie kojarzy, kto to był. Znaczy jest, bo jeszcze żyje. Kto, 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 kto to był w internecie? Pani Barbara Kwarc. Czyli co, tutaj to łóżko też trzeba pościelić. No, powiem wam, no takie wymagające dosyć. I jakby, no, absolutnie tutaj nie narzekam. I tutaj co jeszcze? Pokój jest gotowy. Pożar pokoju. Jaki pożar pokoju? O co tu chodzi? Czemu mi się co? Znowu złodziej przyszedł? Ja, Cię, kto mi łóżko podpalił? Co tu się stanęło? Co to się stanęło? No, klient w Holu, jak klient w Holu, jak ja. Nie wiem, co ja. Nie wiem na czym czekacie. Czy ja mogę teraz te pokoje wynająć? Yy, dom. Ej. M Nie wiem, jak to sprawdzić, czy jest czysty. Wydaje mi się czysty, brudny jest 201. Bo tam jest napisane, czyli 201 jest brudny. No to dlatego jest brudny, że, że tego nie mogłem posprzątać. No i co? Teraz jest czysty, tak? Wychodzi na to, że będzie czysty. Dobra, ale klient klientem, moi drodzy, ale ja muszę pojedzenie zasuwać. A co z tą. A tu jest jeszcze jakiś śmieć pod łóżkiem, chyba. chyba. I co z tym teraz? Coś się robi z tym łóżkiem, nic się nie robi. Aha, czyli łóżka się nie pościela tutaj. No dobrze. Okej. Okay. Okej. Okay. Będzie musiał śmieciarę zamówić, ale tradycyjnie oszczędzamy. Czyli co, moi drodzy, pokoje mam w sumie czyste oba, tak? Aha, i teraz klient mi ucieknie, bo czas minął. No dobra, to ja nie muszę mu odmawiać. On sam sobie pójdzie, a nie będzie mi w dzwonek nawalał. No to to mi się podoba, bo w tym yy, hotel Biznes Simulatorze był to suchar, że oni tak nawalali w ten dzwonek. Czyli tu też jest wszystko tak czasowo ograniczone. Fajnie, fajnie, ale no muszę jechać po jedzenie. Czekajcie, to było gdzieś tu, nie? Ten market chyba. Nie, nie w tę stronę, w drugą. Kurde, gdzie był ten sklep? Burmistrz, sprzedawca antyków, motel, samochód, bar, mm, rynek. No to jadę w stronę rynku teraz. Ej, dobra. Dobra, jedziemy, ale dziwnie się jeździ. Dobra, zrobimy większe zakupy, czyli możemy po 5 sztuk wszystkiego kupić, tak naprawdę, bo zobaczymy, ile wydamy. No, jeśli my na tym tak ładnie zarabiamy. Co tu było? Chyba tu. Słuchajcie, jeśli my na tym tak ładnie zarabiamy, no to myślę, że możemy po 5 sztuk tego jedzenia kupić. Nic nie stanie, nie? Tylko teraz tak, jajko. A, zostawiłem. O, zobaczcie, ja zostawiłem otwartą lodówkę. No dobra, to jajek 10. Mam nadzieję, że tu nie ma ograniczenia, tak jak było w. Nie wiem, czy mi kasy starczy. Co tu dalej jest? Jakieś, jakiś, jakiś kur... Kanapka. To nie wiem, co to jest. Pizza jakaś. Dobra, kawałek pizzy. Niech będzie. Nie wiem, czy będę mógł to przygotowywać. Ja nie wiem, co to są w ogóle za tutaj. Tu jest jakaś ku... kup kawa, kup herbata. No wolałbym nie ryzykować, żeby... Tu jest jakiś łosoś czy sushi. Mm, tu jest jakiś steak. Tu też nie wiadomo, jakaś jakiś gnot wystaje. No nie wiem, wolałbym aż tak nie ryzykować, nie? Tu jakieś parówki. Dobra, wiecie, co aż tak nie ryzykujmy z rzeczami, których. A tu jest jeszcze jakaś pizza. Chociaż może z dwie zamówimy te pizze, bo one pewnie drogie. Nie, no drogie trochę, no. To pięć. Dobra. Kup. O, i tysiąc, poszło. Poszło tysiąc. Widzowie. 1100, żar kupiliśmy żarcia za 1100. Jedź mi tym bo jadę z jedzeniem do klientów. Nie mam czasu, bo czekają w holu. Podoba mi się to. Jest bardzo dużo interakcji, które gdzieś tam musimy wykonywać. Rzeczy, które musimy pilnować, jak na typowy taki biznes z motelem czy z hotelem związany, więc mi się to jak najbardziej widzowie podobało. I słabe hamulce ma auto. Tyle wam powiem. Słabe hamulce ma. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba, bo jest faktycznie już drodzy klienci, już idę, już idę, już idę. Dobra, no to mamy jedzenie zakupione. O, jakaś kobitka przyszła. Mam nadzieję, że nie będzie mi znowu strała, tak jak tamta. Niby są czyste pokoje, dobra. Chociaż faceci mogliby sobie sami nosić. O, mogłem kobitkę wziąć, a gościa wziąłem. Słuchajcie, faceci. No... Ale ma Pani głos, ale ma Pani głos, naprawdę. 202. Faceci, słuchajcie, mogliby sobie sami walizki nosić, z jakiej racji to ja im. A i dostałem 28 dolarów za przyniesienie walizki. No to jeśli ja na tym, słuchajcie, jeszcze na, na noszeniu waliz... walizek zarabiam, no to jak najbardziej mogę te walizki nosić. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej byłoby mieć pracownika. I tutaj jest coś, jakieś jedzenie. Można zrobić więcej miejsca. Pranie. Aha, bielizna, jedzenie, rozumiem. Czyli mamy tutaj kolejne zadania. No i co? W następnym odcinku, moi drodzy, pewnie będziemy odblokowywali kolejny pokój. Zobaczymy, jak to będzie działało. Zobaczymy, czy. Zamówienie kucharza jest jakieś jedzenie, ktoś zamówił. A tu następni klienci wchodzą. W sumie fajne, podoba mi się to. Zamówienie kucharza, ale to muszę. Czekajcie, jak ja to muszę sprawdzić? Tutaj. Czyli tost i kanapka. Tost i kanapka. Czy my mamy tosta? Kanapka. Czyli ta metoda jest dosyć fajna, że gotujemy jedzenie, odkładamy na taczkę, potem gotujemy drugą, a tamtemu zanosimy. Tylko ja chyba nie kupowałem kanapek, znaczy tostów, moi drodzy. Widzicie, my tu, nie mamy, my tu nie mamy tosta. Jest kanapka, pizza. No, może zamiast tosta mu damy kawałek pizzy. Niech się cieszy. Dobra, zobaczcie. Widzicie, fajne. Gościu chciał tosta, tylko my nie... A, i tu sztuki pokazuje. Dobra, to to było... To, co było tam, to było ten. Dobra, wiecie co? To musimy jeszcze raz do sklepu obrócić. Kurde. Nie pomyślałem. To, co było na końcu, to był po prostu chleb tostowy. A ciekawe, jakbym mu zrobił coś innego i bym mu dał coś innego. Co by się stało? Ej, a chodźcie sprawdzimy widzowie, co się stanie, bo gościu chciał kanapkę, nie? A jeżeli ja bym mu na przykład ugotował... Załóżmy jajko. Zobaczymy, co się stanie. Jak wręczę mu jajko, no ja oczywiście wiecie, że jestem jajcarz i muszę kombinować. Także widzowie, sprawdźmy, co się stanie, jeśli gościowi damy, yy, damy jajko zamiast kanapki. Odbierzemy pranie i to tyle, myślę, będzie na ten odcinek, bo będziemy mieli akurat te misje wykonane. Zdecydowanie następny odcinek to będzie kolejny pokój, kolejne eksperymenty. Weź jajko. Zobaczymy, co się stanie, jak gościowi jajko dostarczymy zamiast tosta. Panie, nie ma. Gdzie on to był? Tutaj, gościu chciał tosta. No, panie, nie ma tosta, ale weź pan jedz. No, niestety, kochani, nie można ten. Nie można zapukać. Także dupa. Dupa blada. Czyli mogłem nie zatwierdzić, bo pewnie będę miał karę teraz za to. A tutaj interakcja? Jest interakcja. Stoi. Musisz zrezygnować z jedzenia. No, chciałbym bardzo. Ale nie mogę. Co ja mam zrobić z tego jedzenia? Czekajcie, bo teraz coś źle zrobiłem chyba to. Czy umiejętności w ogóle jakieś weszły tutaj. Nie wiem, zróbmy tą aktualizację, natomiast ja będę trzymał to jedzenie. A, może w kuchni mogę tylko odłożyć. Dobra, to najwyżej się. Popsuje się to jedzenie. Trudno. Trudno, moi drodzy, no, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Weź pranie. No, biorę pranie. Halo. Mierdzące pranie. Daj pranie, wyś pranie, dobra. Wypierz pranie. Ale jak w sumie oni za to płacą, to mi się to podoba. To mi się to podoba. Nie, no fajnie. Myślę, że jest to dosyć ambitna gra, wymagająca takiej kreatywności. Fajnie zrobiona graficznie, w fajnych klimatach, nie takich depresyjnych jak. Jak wiecie co? Bo no, zobaczcie, mamy palemki, mamy ładne niebo, to od razu naprawdę zupełnie przyjemniej się gra. Wychodzisz, widzisz palemki. Także mam nadzieję, że oni te twórcy jeszcze to bardziej rozbudują i że będzie tutaj trwała przygoda, bo liczę na to, liczę na to, liczę bardzo mocno. O, 50 zarobiłem. Otwórz yy, spa. To tym się moi drodzy zajmiemy w następnym odcinku, yy, dlatego że dzisiaj i tak już myślę, że czas nasz na odcinek minął. Dobra, także dzięki drogi widzu za oglądanie, będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, my może tu sobie zróbmy jakieś zdjęcie na miniaturkę, może mnie nic nie rozjedzie, a może mnie coś rozjedzie. No to by było fajne zdjęcie na miniaturkę, także do zobaczenia moi drodzy w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.